Płaszcz szeleścił w towarzystwie uderzeń obcasów o kamienne schody. Kroki należało stawiać ostrożnie. Było wąsko, a do tego niesiony sprzęt nie należał do lekkich i tanich. Skórzana rękawica zaciskała się na rączce futerału, który przypominał zupełnie zwyczajny worek na ziemniaki, przez co nie wyglądał zbyt zachęcająco dla potencjalnych złodziei. W środku zaś mieścił się pekloskop, przyrząd, który nieraz umożliwił łowcy wykonanie zlecenia i uchronił go przed śmiercią. Edmund drugą ręką opierał się o ścianę, schodząc powoli w słabo oświetlone miejsce. Już stąd słyszał tandetną muzykę przegrywaną z gramofonu. Niezmiennie gówniane utwory. Mogłem się tego spodziewać po tej dziurze. Mruknął do siebie, czując, jak powoli wzbiera w nim niesmak. Nienawidził tych dźwięków. Kiedy pokonał już wszystkie stopnie, uderzył go w nos duszący odór moczu i wymiocin. Ciemny przedsionek, w którym się znalazł, krył wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Gdzieś pod zimną ścianą podziemi dostrzegł kogoś leżącego. Nie wiedział, czy były to zwłoki, czy może ktoś po prostu za bardzo zabalował. Idąc dalej w stronę wyrytego w ceglanej powierzchni otworu, który robił za wejście do baru Lolita, wdepnął w coś mokrego i klejącego. Zaklął pod nosem, stawiając, że to zawartość czyjegoś żołądka. Z dreszczem obrzydzenia szedł dalej. Już przy wejściu smród niedawnych wrażeń został przyćmiony przez przyjemny zapach tytoniu, alkoholu i słodkich perfum. Ten ostatni szczególnie go interesował. Przekroczywszy próg, zastał ogromne pomieszczenie przystrojone na wzór kur widełka. Pierwsze, co rzuciło mu się w oczy, to szczupła tancerka okryta jedynie w dolną część bielizny, która za pomocą falbanek zwracała na siebie jeszcze większą uwagę przy każdym ruchu bioder. Ruda wygięła swe jędrne ciało wokół metalowej pionowej rury. Mięśnie ramion delikatnie zarysowały się, gdy zawisła na rękach. Naprężone nogi również pozostawały widoczne, gdy w ponętnym tańcu obejmowała nimi swego zimnego partnera. Jędrne pośladki i kształtne piersi poruszały się zgodnie z mową reszty ciała, które sprawiało, że pod stopy rzucano jej pieniądze. Wokół podestu, zajętego przez półnagą piękność, stały fotele i kanapy. Wszystkie miejsca były zajęte. 10 chłopa oglądało wyczyny zgrabnej niewiasty, nie mogąc oderwać od niej wzroku. Wśród nich siedziała także kobieta, usadowiona na kolanach jednego z gości. Była dobrze ubrana w białą suknię i nie wyglądała na tutejszą pracownicę. Większość miejsc siedzących w głównej sali ustawiona została pod ścianą. Postawiono także stoliki, każdy ogrodzony cienką zasłoną z materiału lub dykty, ozdobionej fioletowymi i czerwonymi szarfami. Pili tam ludzie pochłonięci rozmowami towarzyskimi, z rzadka tracąc czas na interesy. W tym całym tłumie łowca dostrzegł nawet kopulującą parę. W ciemnym kącie sali siedział mężczyzna z rozpiętym kaftanem, a na nim okrakiem kobieta z suniętym gorsetem odsłaniającym biust, który pieścił jej partner. Powolne ruchy bioder zwieńczały ten obraz. Edmund był prawie pewny, że słyszał, jak jęczą. Znajdował się jednak zbyt daleko, by dostrzec więcej szczegółów. Pociągnął więc jedynie nosem, mlasnął i obszedł się smakiem, nie zmieniając tempa chodu. Omijając pierwszą część lokalu, dostrzegł nienagalnie oświetlony bar, a za nim cycatą szefową przybytku, jej faceta, który wyglądał na 20-latka.
Różnica właśnie tylu lat dzieliła tamtą dwójkę. Rosaria jednak dobrze się trzymała i jak na swój wiek wyglądała całkiem apetycznie. Przed ladą miejsca siedzące wyglądały już nieco bardziej prymitywnie. Okrągłe stoliki i krzesło ustawione wokół. Nawet tu zauważył obściskujących się kochanków. Stali pod ścianą. On przyciskał ją do twardej powierzchni, drażniąc palcami kroczy. Gdy Edmund się temu przyjrzał, odniósł wrażenie, że dziewczę spojrzało na niego z rozpaczą w niebieskich oczach. Szybko jednak stracił ją z widoku, gdyż ktoś trącił go w ramię. Obejrzał się, lecz nie było to wyzwanie lub zaczepka. Ulżyło mu, gdy zobaczył jedynie plecy wymijającego go gościa. Było dość tłoczno, takie rzeczy się zdarzały. W końcu stanął między zajętymi siedziskami przy kontuarze, zapominając o dziewczynie z pięknymi oczami i niemym wołaniem o pomoc. Rosaria, moja droga! Zawołał do kobiety, która w tej samej chwili go dostrzegła. Obdarowali się przyjaznymi uśmiechami, które zniknęły równie szybko, co się pojawiły. Edmundzie? Kochanieńki! Skoro już tu jesteś, to rozumiem, że zająłeś się już moim problemem? Zapytała, sięgając spod lady po szklanicę, którą postawiła przed nowym gościem. Odwróciła się i kiwnięciem palca oddelegowała młodego, pokazując mu tym samym, że sama zajmie się obsługą w tym konkretnym przypadku. O, od kiedy pozwalasz, żeby twoje dziewczyny dupczyły się na sali? Zmienił temat, zdając sobie doskonale sprawę, że to tylko zdenerwuje rozmówczynię. Nachylił się przy tym nad blatem, opierając o niego łokieć. Worek postawił między nogami, pozwalając sobie na ukradkowe spojrzenie w lewo i w prawo, na siedzących po obu stronach mężczyzn. Pili i nie wydawali się być zainteresowani jego osobą. Moje dziewczyny mają zakaz, ale nikt nie broni robić tego tutaj klientom. Oczywiście, jeżeli wcześniej coś zamówią. W końcu to nie jest miejsce schadzek, a porządny pan. Wyjaśniła, nie zdradzając po sobie ani odrobiny zniecierpliwienia. Edmund musiałby się bardziej postarać, aby wyprowadzić Rosarię z równowagi. Teraz była skupiona na wrzucaniu kostek lodu do szklanki i wlewaniu whisky. Chłopca pokiwał głową, zawieszając wzrok na dekolcie nachylającej się 40-latki. Przed wejściem śmierdzi. Pełno tam szczynów i żygów. Widziałem nieprzytomnego gościa. Może to trup. Brnął dalej, zdejmując rękawice, które zamierzał schować w kieszeniach ciężkiego płaszcza. Ten swoją drogą zaczął już mu ciążyć. Kobieta w odpowiedzi dokończyła nalewać alkohol. Odstawiła butelkę i skierowała przesadnie wymalowane oczy na czarnowłosego. Złapała za napełnione naczynie i podsunęła je pod nos rozmówcy. Zmieniłeś branżę czy co? Nie zawracaj mi głowy, tylko powiedz, czy sprawa załatwiona. Odwróciła się, by odłożyć butelczynę na półkę i ukryć policzki, które poczerwieniały jej ze złości. Wiesz, co tutaj jest najgorsze? Nie obsługa. Kiwnął z uśmiechem stojącym za barem, urywając na moment swoją wypowiedź. Nie klienci. Puścił oczko do łysego mężczyzny siedzącego obok, który zwrócił na niego uwagę, słysząc wzmiankę o klientach. Nawet nie wystrój, który kojarzy mi się tylko z jednym. Zrobił kolejną przerwę, tym razem, aby skosztować zimnej łyski, którą dostał. Mruknął, smakując ją jeszcze w ustach. Odetchnął z ulgą po przełknięciu i unosząc wskazujący palec dokończył. Najgorsza jest ta pierdolona muzyka. Na potwierdzenie swych słów
pokiwał przy tym głową i palcem, jakby chciał pokazać właścicielce, że popełnia błąd. Ta z drżącą lewą częścią górnej wargi wysłuchała uwag bezczelnego łowcy i wbiła w niego wzrok, marszcząc przy tym brwi. Słuchaj no, zapchlony matko jebco! Chcesz się bawić? Proszę bardzo! Uniosła rękę i kiwnęła na jednego z ludzi, który siedział przy stoliku w kącie w towarzystwie jeszcze trzech innych. Wstał, ukazując swoją ponadprzeciętną budowę ciała. Goście znajdujący się nieopodal przerwali rozmowy, słysząc jak właścicielka się wydziera. Sam zainteresowany odwrócił głowę, by spojrzeć na ochroniarza i sięgnął po trunek. Wracając spojrzeniem do Rosarii, zamoczył usta i westchnął. Kobieta przeszyła go wzrokiem raz jeszcze. Oj, przypuszczałem, że cię tym obrażę, ale żeby tak od razu nazywać mnie zapchlonym? Matko jebco, owszem, bo nie jedną pierdoliłem. Ale wolałbym jednak, abyś nie rozpowiadała tego tak publicznie. Kto wie, może gdzieś tutaj kryje się mściciel, który szuka tego, który sprawił mu rodzeństwo. Uniósł przy tym ręce, pokazując, że się poddaje i nie będzie próbował żadnych sztuczek. Spotkało się to z odpowiedzią w formie pochwycenia jego rąk i wygięcia ich do tyłu. Łowca, czując jak przeważająca siła odciąga go od lady, wytrzeszczył oczy, próbując sięgnąć zębami po naczynie, z którego przed chwilą pił. Nic z tego. Został odciągnięty i zaprowadzony do jednego z oddzielnych pomieszczeń. Tam odetchnął dopiero, gdy przyniesiono mu jego futerał. Skończył cwaniakować, gdy zagrożono mu zniszczeniem jego zabawki. Załatwiłem twojego mężusia. Mało tego. Zajazd nie ma już właściciela. Rodzina, która go prowadziła, nie żyje. Więc nie masz już konkurencji. Przyznał z dumą w głosie, krzyżując ręce na klatce piersiowej. Odezwał się dopiero, gdy ludzie Rosarii wyszli i zostali w pokoju sami. Uśmiech zagościł na twarzy kobiety. Pokiwała głową zadowolona i podeszła do łowcy, zmuszając go do cofnięcia się i posadzenia zatka na dwuosobowym łóżku. Wiesz, że ci ufam. Nie zawiodłeś mnie. Zasłużyłeś na premię. Blond właścicielka położyła dłoń na ramieniu mężczyzny, zmieniając ton na dużo bardziej przyjemny. Edmund zerknął na naznaczoną ciężką pracą rękę, która spoczęła na jego barku, i uniósł podbródek. Lidia jest wolna? Zapytał wprost, dając do zrozumienia 40-latce, że nic z tego nie będzie. Ta, odrobinę zmieszana, zsunęła palce z płaszcza, które miała zamiar ściągnąć ze swojego gościa, i odsunęła się. Pójdę po nią, odrzekła sucho i wyszła, zostawiając czarnowłosego samego.